W sklepie było dużo zestawów, takie jak to. Były wojskowe, strażackie i inne takie. Porobiłem zdjęcie, że pewnie je wrzucę wcześniej. Kupować tego nie kupuję. No, kosztuje 10 zł. Ten mi się tylko spodobał. Na spróbę. Jak widać, a może i nie widać, tak wygląda tył. To możemy złożyć ze wszystkich zestawów. Dada Ało. Mamy tu takiego. Ta koparka też była niezła. I ten C też mi się nawet podoba. Otwórzmy. Dziwo nie zaklejone. Taśmą. Niewielką instrukcję, to jest do dużego zestawu, to do małego. W jednym woreczku. Są gumowe. Bierzmy się za składanie. Już myślałem, że jednej felgi nie ma. Sprawdźmy szczepialność. Trochę luźno. No, okej. Co my tu mamy? Mnie mi się ta instrukcja ciężko jest. Instrukcja jest trochę skomplikowana. Bo jest wiele kroków. Na jednym kroku. To jest dopiero krok drugi. Krok trzeci składa się z tego. Dziwne, że tutaj no w sumie nie dziwne, bo to trzeba do innych zestawów też. Trzeci zakończony. Krok czwarty to jest posadzenie tego. Krok piąty. Tak.
umiejscowienie kabiny. Rok szósty. Rok siódmy. Nie chcę wleść. Jest to wlazło. Ostatni krok. Szybka obudowa. I to. I zestawik gotowy. Gdyby kosztował 5 zł, 8 zł, kupiłbym resztę, ale dychę. Prawie 9 zł. Dychę. No 9 zł. To za dużo. Co ciekawsze jest informacja, że można prać w 40 stopniach. Zakres jego pracy taki. Spoko.